Głos Mamy na Głos Live. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Głos Mamy, którego możecie posłuchać na platformach podcastowych, takich jak Spotify, Apple Podcast i YouTube. Wystarczy wpisać nazwę Głos Mamy. Nazywam się Barbara Jakesz i zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka. Bardzo mi miło, że dziś mogę przywitać Helenę Wodecką. Cześć. Cześć. <laughs> Neonatolożkę. Mamy dwójki dzieci, ale też piosenkarkę grupy Glazy. I my właśnie dzięki muzyce bardzo dobrze się znamy. No, jednak muzyka nie będzie dzisiejszym naszym tematem, ale Twoja praca. Ty obecnie pracujesz w szpitalu w Ostrawie jako lekarka neonatolożka. i Moje pierwsze, takie chyba typowe pytanie, co robi neonatolog i dlaczego akurat ten kierunek wybrałaś? Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszyłam na dzisiejszy dzień, bo e, praca moja jest moją dużą pasją e, i cieszę się, że mogę poopowiadać o niej. To znaczy, lekarz neonatolog e, troszczy się o dzieci w okresie, e, w okresie życia, w którym się to dziecko nazywa noworodek, to znaczy mhm. od... E, Urodzenia do 28 dnia życia. Z tym, że czasami ta opieka prze, przeciąga się e, znacznie dłużej niż na, e, na ten czas 28 dni, bo dzieci mogą chorować, mieć różne doległości i czasami spędzają u nas w, na oddziale nawet 5 miesięcy. E, i, I właśnie troszczymy się o dzieci, e, jak e, urodzone w terminie, w którym czekaliśmy, że to dziecko się urodzi, taki o wcześniaki. Ja wiem, że Ty masz własne doświadczenie. Powiedz nam, w którym tygodniu ciąży urodziła się Twoja córeczka i jak Ty to przeżywałaś, bo chyba jest to inaczej. Jak, jak jesteś na co dzień z takimi dziećmi, to wiesz o wiele bardziej niż mamy, którym po prostu wydarzy się to po raz pierwszy. Tak, moja Julka urodziła się, albo nasza Julka urodziła się w 32 tygodniu ciąży. Z Dało się tak po pierwszej ciąży, która była zupełnie bez problemów, bo Kubuś jest normalnym chłopcem, który urodził się w terminie, a z ciążą Juleczki od początku było tak jakoś inaczej. Tak jak teraz niektóre mamy mówią, że czują na sobie, że coś nie tak, to ja też czułam, że coś nie tak. Tylko wiecie, jak to jest. Mama, lekarka to wszystko ma w głowie, to ona na pewno coś tam sobie wymyśla, ale nie było tak, bo właśnie miałam komplikacje i, i u Juleczka urodziła się wcześniej. Myślę, że to jest e, wspaniałe e, doświadczenie dla lekarza, który mhm. robi w, w neonatologii, że wypróbuję sobie, jakie jest to być na drugiej stronie e, tej barykady, e, że byłam, e, właściwie byłam w środowisku, które znam bardzo dobrze, wiedziałam wszystko, co z tym dzieckiem może być, co, co trochę mnie stresowało. No właśnie, że to czasami też jest o wiele bardziej stresujące, tak, tak. bo znasz te ryzyka i... Właśnie pamiętam, jak mnie wiozła siostra do, do, do szpitala, jak miałam te problemy i ja ciągle w głowie widziałam to dziecko, jak będzie, co będzie, jak się teraz urodzi, a y, siostra mi mówi y, y, jest to w porządku i czy jadę do, jak, dostatecznie szybko? Ja mówię nie, jedź! Po prostu byłam y, wystresowana może więcej niż człowiek, który nie pracuje z tymi dziećmi, ale y, o wiele więcej y, zaskoczyło mnie to, że i chociaż wszystkich znałam i wiedziałam, co będzie, to czułam się strasznie sama. Strasznie mhm. chciałam, żeby tam byli. Ci bo właściwie koleżanki moje tam były, ale ja chciałam, żeby tam była ze mną ta rodzina, mhm. bo to było dla mnie bardzo ważne i myślę, że teraz jest znowu bardzo duży krok w tej neonatologii, bo staramy się opiekować o dziecko wraz z całą rodziną. To znaczy, mhm. że nie tylko, że mama może być non-stop, może być tata non-stop. Wielkim krokiem w przód jest i to, że mogą, e, może rodzeństwo przyjść do takiego maluszka, chociaż są ograniczone, jak jest jakiś zupełnie maluch i chodzi do przedszkola, jest ryzyko infekcji, to oczywiście umawiamy się z rodzicami, ale ale myślę, że to jest dla, tego, dla tej rodziny, co jest w domu, bardzo ważne, by była w kontakcie, a dla tej mamy i tego maluszka też. Właśnie tworzą się tam już te, te więzi i, i jest fajnie, jak może być e, właściwie cała rodzina przy tym. Ile właściwie Juleczka ważyła i mierzyła, jak się urodziła? Juleczka miała 1740 gramów. Ile mierzyła? Nie wiem. Bo, to pod, chyba Bo, taki... pod, bo zawsze jest tam, ma najwięcej pod, tym, pod tą lampą, gdzie się pracuje. Nie wiem, jeśli miała 43 cm Chyba coś takiego. Nie byłyśmy za długo w tym szpitalu. Byłam trzy tygodnie przed urodzeniem Julki i trzy tygodnie potem z Juleczką, cóż, co jest taki, taki czas dla mnie akurat. Mhm. Są mamy, które są na przykład 6 miesięcy w, w tym, tak długo w, w szpitalu, chociaż mają w domu młod... starsze rodzeństwo. I jest to bardzo ciężki okres dla nich. A, I dla mnie i te trzy tygodnie mm, już z Julką bez Kubusia były bardzo no, ciężkie. No ja właśnie teraz. Y Poczeka mnie to w lecie. Mam nadzieję, że, że będzie w terminie i wszystko w porządku. Ale też mam w domu dwulatka małego i absolutnie nie wyobrażam sobie, że byłabym taki długi okres czasu bez niego. Czyli chyba to dla Ciebie było najtrudniejsze w tym, w tak, tym okresie. Tak było. Bardzo ważna jest w tym czasie rodzina, bo jeśli człowiek może polegać na tych ludziach, których ma w domu, polegał na mężowi, na mamie, mojej tato, tacie, mhm. na mojej siostrze, która bardzo dużo pomogła szwagrowi i, i kuzynowi od Kubuśka, którzy troszczyli się Kubusiem w czasie, kiedy tam nie byłam, ale są i mamy, które nie mają w ogóle nikogo. Są mamy u nas, które nie mają nawet tego taty, tego dziecka mm -hmm, i mm -hmm. mają drugi, drugiego i są to bardzo ciężkie sytuacje, które potem staramy się jakoś wymyśleć z różnymi pomocami różnych organizacji i właśnie tak jak czasami przychodzą do nas mamusie i rodzą dziecko w terminie, a my mówimy im, że 72 godzin to jest taka, taki standard w szpitalu, a one nie, że chcą miś po 6 godzinach to my umożliwiamy, ale ja tego nie rozumiem, bo ja mówiłam 6 godzin, co to jest, i tak ta mama rozbita. Ale one jeśli chcą, jest wszystko w porządku, to mogą iść nawet dwie godziny po urodzeniu dziecka, ale myślę, że te, tych 62 godzin jest taka, taki standard, który myślę, że warto wytrzymać. No szpitalu. na pewno nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć. Też bym nie, nie szła na takie ryzyko. Także rozumiem, że jako lekarka raczej polecasz ten, ten okres. Tematem dzisiejszego podcastu są przedwcześnie urodzone dzieci, a ja rozmawiam z neonatolożką Heleną Wodecką. Prawidłowy przebieg ciąży powinien trwać około tych 40 tygodni. Niestety, nie zawsze taka sytuacja ma miejsce i dzieci czasami rodzą się o wiele wcześniej. Od którego tygodnia ciąży można wcześniaki uratować? Wcześniaki można uratować już od około 22 tygodnia ciąży. Mhm. Od 22 do, do ukończonego 23 jest to tak, ta, taka szara, szary okres, taki mhm. szary okres ciąży, kiedy my bardzo intensywnie komunikujemy z rodzicami i wyjaśniamy im wszystkie ryzyka, które płyną z tego urodzenia dzieciaczka tak bardzo wcześnie. I mówimy im na serio, co wszystko te, tego malucha czeka, że jest to opieka bardzo długa. I czasami może to dziecko boleć, i nie, te wyniki nie muszą być takie, jak sobie wyobrażamy. Ale są, są rodzice, którzy chcą za każdą cenę, nawet w tym 22. tygodniu, do tego podejść, choć u nas w szpitalu w Ostrawie y, podchodzimy do. Y, Dopiero od 23 tygodnia, bo nie jesteśmy jeszcze w takich nawet technicznych w technicznym wyposażeniu, żebyśmy mogli o takie maleństwa mm -hmm. troszczyć się. Jeżeli już jest mama w 22 tygodniu ciąży, to potem kierujemy ją do Pragi, gdzie właśnie w u Apolinarze tam starają się o te zupełnie najmniejsze maleństwa i mają ich tam najwięcej doświadczeń. Mm -hmm. Naszym najmniejszym wcześniakiem jest 20, chłopiec urodzony w 23 tygodniu. I już dziewczynka, nie jest ich zbyt wielu, ale ci właśnie byli tacy morowi i wszystko zupełnie i rodzice, i dzie dzieciak, wszystko podłali na jedynkę z gwiazdką, to znaczy, że są taką, takim, taką chlubą naszego oddziału. Ale jest także bardzo ważny nie tylko ten tydzień, w którym się urodzą, ale także e, waga, z którą się urodzą. Mhm. Dlatego, że e, dzieci, które urodzą się na przykład w 27 tygodniu ciąży, a są mniejsze niż by miały być, na przykład mieliśmy dziewczynkę, która ważyła 430 gramów, to ta, mam jeszcze, ta miała jeszcze więcej ryzyk niż to dziecko urodzone w 23 tygodniu ciąży. Mhm. Czy są jakieś Czynniki ryzyka przedwczesnego porodu, i, i można jakoś rozpoznać, że ten przedwczesny poród grozi już do przodu? Myślę, że teraz już opieka ginekologów jest bardzo na wysokim poziomie, i oni już mają jakieś, e, jednak przebiegają studie, i jednak już jest coś, e, co praktykują, i są w stanie jakby zbadać te kobiety ryzykowe, e, mhm. i wyselektować je i troszczyć się o nie bardziej intensywnie, Wyużywają do tego. Badania ultrasonografią, badania krwi, współpracując z genetykami, i myślę, że i, i my to widzimy na oddziale, że. Jest mniej tych takich bardzo ryzykowych, maleńkich mm, dzieci, mm. że raczej się przedłuża ten czas, kiedy dziecko jest jeszcze w brzuchu mamusi, co jest bardzo fajne, bo każdy dzień na więcej jest wielkim plusem, ale czasami i bardzo często w ogóle nie, ani ginekologowie, ani my nie jesteśmy w stanie rodzicom powiedzieć, dlaczego dzieciak urodził się tak bardzo wcześnie. Po prostu mm, mm. nie stwierdzimy tego. Mówiłaś tu, że dzieci mogą się rodzić około tego 22-23 tygodnia, ale też wcześniaków nazywamy dzieci po 30 tygodniu ciąży. Jak długi jest potem ten okres, na przykład jeżeli dzieciątko urodzi się naprawdę w tym 22-23 tygodniu ciąży, jak długo właściwie musi zostać w tym szpitalu mniej więcej, a jak długo takie dziecko, które urodzi się na przykład w 32 tygodniu? To jest bardzo indywidualne, bo nawet dziecko, które urodzi się w 32 tygodniu i ma jakąś komplikację, albo jakiś jakieś, pomimo te, tego urodzenia się wcześniej ma jeszcze jakąś chorobę, mhm. to może się ten czas przedłużyć. Ale zazwyczaj mówimy rodzicom, że pytamy ich, kiedy ma, mieli termin porodu, i właśnie mówimy im, że niech sobie dają taką granicę, że do tego terminu porodu, co miał być ma, maluch, miał być w bruszku, to będzie u nas na oddziale. Są dzieci, które urodzą się w 25 tygodniu ciąży, a nie zauważą tego, jak ja mówiłem i tak sobie płyną tym życiem u nas na oddziale, że idą do domu bardziej wcześniej niż miała mama mm -hmm. termin porodu. Ale takim, takim, taki warunki, które musi, musimy dotrzymać, to jest, żeby dziecko miało przynajmniej 35 tydzień, tak zwany dokorygowany, to znaczy że doliczone te dni po urodzeniu, mhm. bo do tego 35 tygodnia jest tam ryzyko różnych komplikacji właśnie z tego, że się urodziło wcześniej, na przykład zaburzenia w oddychaniu, w saniu, koordynacji oddychania-sania. To znaczy, że taki, taki 32 tydzień jak nasza Julka, to jest tak średnio 3 tygodnie, a dzieci urodzone w 24 tygodniu na przykład 3 miesiące. Mówiłaś, że rodzice mogą zostać z dzieckiem, czyli jest to takie standardowe, że mama, mama zostaje tam w tym szpitalu, albo raczej są te przypadki, że jeżdżą za tym za tym dzieciątkiem. Oczywiście te miejsca, które mamy dla mamu jest ich mniej niż tych dzieciaków, mhm. ile i ile... Ilu jest na oddziale. Staramy się, by mama miała możliwość być z tym dzieckiem, ale zostać trzy miesiące w szpitalu to jest bardzo ciężkie i dla tej mamusi samotnej. To znaczy, że zawsze pytamy się, jak one to chcą: jak to będzie dla nich najlepsze, czy mają jeszcze jakieś dziecko w domu, czy chcą iść po na przykład. Urodzi się wcześniak, mama zostaje na przykład tydzień, jest jeszcze na oddziale ginekologii, mhm. chodzi za, za dzieckiem do nas na oddział, a potem, jeśli zależy na tych warunkach, jakie są w domu, czy ma kto pilnować starsze dziecko, to niektóre się odchodzą do domu i przyjeżdżają do nas jak im jak jest to możliwe, albo każdy dzień, albo dwa razy w tygodniu i wożą mleczko dla, dla małego. Ale są i mamy, które na przykład mają pierwsze dziecko, nie chcą być w domu same, to staramy się yy, yy, także jakoś się o nie zaopiekować i mamy taki, taki pokój, gdzie mogą być mamusie same i chodzą za dzieciakiem do nas na oddział, albo potem są i pokoje, gdzie może być mamusia was z tym dzieckiem, że ten pokój jest tak wyposażony, że to, ten maluch może nawet z jakimś tam aparatem do oddychania być z tą mamusią i. Oczywiście troszczą się y, głównie y, pielęgniarki, ale mhm. mama także z tym dzieckiem jest i może bardzo dużo tego wykonywać sama. Mhm, mhm. Mówiliśmy teraz tu o tym, że przywożą mleczko. Mhm. To jest e, temat, który mnie bardzo też ciekawi. Jak to jest e, z tym karmieniem? Bo nie wiem, czy w ogóle takie małe dzieci, przedwcześnie urodzone, potrafią same pić mleko matki. czy Jakoś ich się trzeba dokarmiać, albo czy od razu dokarmia się jakimiś tam sztucznymi mlekami? Mleczko mamy jest numer uno. To znaczy, że jeszcze niż się wcześniej urodzi, bardzo często te mamy leżą u nas albo na ginekologii, to chodzi do nich nasza pielęgniarka, która troszczy się właśnie o te, o te piersi i o, te, o to mleczko i wyjaśnia mamusiom jak stymulować te, te piersi, żeby jakieś tam mleczko dla tego malucha uzbierać. I właśnie od pierwszego momentu, kiedy my mamy mleko mamy, to staramy się temu maluchowi, o ile ten jego stan jest taki stabilny, to podać. Jednak podajemy sondą do żołądkową, to mm -hmm. cewką do żołądkową, to znaczy, że dziś już albo przez nosek, albo przez buźkę matę, cewkę w żołądku i my dajemy mleczko, zaczynamy na maleńkim, tam objętościach 2 ml, na przykład i dostają to wprost do żołądku, ale zarówno bardzo ważna jest stymulacja tego ssania u takich małych dzieci, bo te małe dzieci potrafią ssać, tylko nie dają rady to jeszcze koordynować to ssanie z oddychaniem, to znaczy, że na jakieś albo takie z waty zrobione takie lizaki, dajemy to, mleczko mamy i one sobie tam sają mm -hmm. ten lizak, jakby przez śluzówkę w usteczkach tego dziecka dostają się przeciwciała do, do krwi tego dzieciaka i te są też bardzo ważne, żeby zwiększyć odporność tego malucha na róz, różne bakterie i tak dalej. Słuchacie podcastu Głos Mamy na Głos Live, a my wracamy do Was za chwilę. Wcześniak to ogromne wezwanie dla rodziców. Dziecko urodzone za wcześnie jest obarczone ogromnym ryzykiem powikłań. Jak właściwie przebiega troska o wcześniaków w szpitalu i przez co wszystko muszą te dzieci przechodzić? Ten y, maluch urodzony wcześniej ma wszystko niedojrzałe. To znaczy, że my troszczymy się o wszystkie te systemy w, w... W, tym, w ciele tego wcześniaka zupełnie inaczej niż na przykład u dziecka na dwulatka, trzylatka albo u dorosłego. Jest to zupełnie, nie jest to tylko, że jest zmniejszony, ale on jest zupełnie inny, zupełnie inaczej funkcjonuje. To znaczy, że od termoregulacji, przez oddychanie, przez odżywianie, przez układ nerwowy wszystko jest niedojrzałe, i bardzo ważne jest, żebyśmy my w tych pierwszych momentach życia tego malucha co najwięcej mu Zrobili takie warunki, żeby o, on sobie tak jeszcze myślał, że jest, jest w wróżku. To mhm. znaczy, bardzo ważna jest ta opieka pielęgniarek, bo, bo lekarz wchodzi rano, zrobi, skontroluje, jak, jak się małemu powodzi, rozordynuje jakieś infuzje, lekarstwa, ale bardzo ważna jest ta opieka całodobowa. To znaczy, że my staramy się, by dzieciaki były, żeby było cicho, żeby było szaro, jak są z, mówią, mówiąc o tych zupełnie no, tych, najmniejszych. O tych najmniejszych, żeby było ciepło, żeby nic nie bolało, żeby co najmniej myśmy do tego dzieciaka tam jakoś zaglądali i coś z nim robili, bo każdy ten nasz ruch, tak jak sobie wyobrazimy, że jakiś olbrzym by tam co trzy godziny nas dotykał i coś z nami robił, to tak samo jest to dla tego maluszka, staramy się robić wszystko tak synchronizowanie że na przykład rano kiedy badamy dzieciaki to w ten moment się robią różne inne badania niż te codzienne to znaczy ultrasonografia mm -hmm. albo przychodzi lekarz bada serduszko dziecka staramy się robić zarówno zarazem i różne badania krwi, bo to są takie rzeczy które tego maluszka mogą boleć ale mamy różne metody żeby uciszyć ten ból tak jak mówiłam już o tym saniu to mamy na przykład, że dziecko się taką, jakby powiedziałam, słodką wodę, nie znaczy to, że mu damy tam wodę z cukrem, wodę z cukrem. jest to preparat normalnie w medyczny, jakieś. ale jest według tych studii, tym, tym dzieciom, te dzieci potem mają, wypływają te endorfiny i one czują się dobrze i nie czują tego, że my coś z nimi robimy. To staramy się, tak zwany minimal handling, to znaczy, że co najmniej się dotykać i zostawić w spokoju, o ile jest to możliwe. Uh -huh, uh -huh. Bo są dzieci, które są bardzo niestabilne i czasami pomimo wszystko musimy z tym maluchiem pracować na przykład kontynualnie cały dzień, bo inaczej nie dałby bez naszej pomocy rady. Czasami jest to takie na granicy, że po prostu musimy i coś zrobić, co ma malucha będzie bolało, żeby, uh -huh. żeby przeżył. Bo jest to medycyna intensywna. Rozumiem, a dla mam jest tam jakaś możliwość, żeby mogły przyjść za tym dzieckiem i, i mogły go jakoś tam... Chwycić, powiedzmy, pogłaskać, bo mówiłaś, że ten kontakt stara się mieć minimalny z tym maluszkiem, a jednak wszędzie się pisze, jak jest bardzo ważny bonding, jak dziecko od razu, jak jest normalnie fizjologiczny noworodek, ma iść do mamy, ma być z mamą ciągle, także rozumiem, że tam czasami może być takie, taki dylemat u tej mamy, że miałabym się o to dziecko jakoś postarać. To jest, bardzo, to jest ten największy problem tych wcześniej urodzonych dzieci, bo te mamy właśnie mają takie, taką tę pustkę, że miało być dziecko przy niej, miała ona się troszczyć, nie ma go i w ogóle te mamy się odczuwają takie, takie uczucie, że coś zrobiły źle, że to na pewno z, powodu, z jej powodu to, ten dzieciak urodził się wcześniej. My staramy się, o ile to, to dziecko jest stabilne, staramy się nawet tych wcześniaki, na przykład ten bonding, przykład od 32 Tygodnia, o ile dziecko jest stabilne, możemy dać mamie, mogą tam się tulić. Mamy na to różne urządzenia, żebyśmy widzieli, czy wszystko jest w porządku. Mm -hmm. Nawet te dzieciaki jeszcze wcześniej urodzone, które na przykład potrzebują jakieś, jakiegoś wsparcia oddychania, to mamy takie specjalne łóżeczko małe, którym jesteśmy w stanie przyjechać zupełnie do tej mamusi. Jest, to, jest ten dzieciak na tym łóżeczku, ma na przykład ten aparat do oddychania, ale mama może go dotknąć, może go widzieć i staramy się, by te mamusi. Widziały to dziecko przynajmniej. Nie jest to zawsze możliwe. Czasami są to takie stresowe, bardzo szybkie akcje, jak się urodzi dziecko, nie czekaliśmy, nikt tego nie czekał na przykład, ale staramy się, by mama mogła być. I na tym oddziale, jak robimy różne badania, się zawsze pytamy, czy chcą, czy nie chcą. Czasami te mamusie nie, nie lubią widzieć, że coś się robi tym dziecku, to większość odchodzi, ale są mamy, które chcą być zupełnie mhm. cały czas, to są. Jak wyglądają pierwsze lata życia wcześniaków? Bardzo intensywne są. No, właśnie. no, tak jak byłam z Kubusiem na urlopie macierzyńskim i ciągle mówiłam, że co ja tu będę robić cały dzień, boże, pochodzi, chodźmy gdzieś, to z Julką <laughs> mówiłam, boże, zostawcie mnie w domu, bo właśnie jak człowiek wyjdzie ze szpitala, to wcześniaki mają bardzo dużo badań kontrolnych od kontroli przy oczu, kontrolne ultrasonografie, kontrola neurologiczna, są rehabilitacje, które są bardzo ważne u wcześniaków i właśnie każdy tydzień Człowiek raz czy dwa razy gdzieś, gdzieś musi pójść mm -hmm. i to jest bardzo męczące, ale no już z tym normalnie fizjologicznie <laughs> urodzonym maluchem często się wchodzi do pediatry, często jakieś kontrole, a, a tu, a tu jeszcze zupełnie. Więcej. A to jeszcze na przykład jak jest normalnie urodzone dziecko w terminie i karmi się piersią, to... Gdziekolwiek człowiek jest, to ma te pierś, mm -hmm. ma ciepłe mleko, a właśnie u tych wcześniaków, bo mleczko mamusi chociaż jest namruan, to dla wcześniaka nie spełnia zupełnie wszystkie kryteria, które to dziecko potrzebuje. Nie ma mm -hmm. tyle energii, nie ma tyle białek, tłuszczy, różnych tych, na przykład żelaza, wapniu, to my, to, to mleczko się wzbogaca fortyfikacją. To mm -hmm. jest taki. Jakby wygląda to jak sztuczne mleczko, które wsypuje się do mleczka mamy. Mleczko, które mama odciągnie z piersi, to musi być wzbogacone tą fortyfikacją. I to nie idzie, robi zupełnie gdziekolwiek. To znaczy, że mamusie się muszą jakoś naczasować sobie, albo mieć to przygotowane gdzieś, żeby jak będą na badaniach, które trwają czasami długo, żeby mogły nakarmić to dziecko. To nie jest takie łatwe. Czyli tych wcześniaków nie można karmić piersią. Można karmić piersią, ale w pierwszych dniach jest bardzo ważne, żeby y, odciągnięte mleko było wzmacniane. Mhm. Wzmacniaczy. To jest taki suplement do odżywiania, w którym są na więcej białka, tłuszcze, witaminy, żelazo, wapń i to wszystko dodaje się do tego odciągniętego mleczka od mamy, żeby to dziecko miało wszystko, co potrzebuje. Bo taki wcześniak, jak urodził się wcześniej, to mama nie, nie było czasu na to, żeby mamusia wszystkiego tego dała mu w czasie jeszcze, mhm. jak jest maluch w brzuszku. To znaczy, że bardzo często te dzieci nie mają dostatku żelaza, mało Wapniu i to wszystko mm -hmm. w tym normalnym mleczku. To normalne mleczko nie jest zupełnie ta przyroda to jeszcze tak nie wymyślała, żeby było i dla wcześniaków. To znaczy, że ta mamusia może karmić piersią, mm -hmm. ale z początku to samotne mleko mamy nie wystarcza i musi się do niego dodawać fortyfikacja. Czyli ten wzmacniacz. Wzmacniacz mleczka. I kombinuje się to, że na przykład raz karmi piersią za trzy godzinki albo za jakiś czas, kiedy jest. Czas, żeby się znowu karmiło, to dostanie mleczko z fortyfikacją, mhm. a potem znowu karmi. I tak, i tak na przykład, jak chwil, na przykład miesiąc są tak w domu, i potem jak dziecko rośnie, to już nie potrzebuje tyle tych różnych rzeczy do mleczka dodawać i może zostać zupełnie na pełnym karmieniu. Tak mm -hmm. jak i ja miałam z Julką. Chociaż początki były straszne. Chciałam, żeby mi ktoś dał jakieś jedzenie do tego dziecka, żeby ciągle nie było <laughs> trzeba coś tam mieszać, podgrzewać, rozmrażać, bo jest to bardzo takie intensywne ten początek. No to rozumiem. No to karmienie piersią ma bardzo dużo plusów, bo naprawdę można gdziekolwiek, kiedykolwiek. A jak tam trzeba już coś jeszcze domieszywać, to jest Ciężej. Ja się pytałam na te pierwsze lata tych wcześniaków, czyli oczywiste, częstsze kontrole u lekarzy, chyba też jakaś rehabilitacja, fizjoterapia. Mhm. Może jeszcze bardzo ważna informacja jest, że, że do drugiego, czasami do trzeciego roku życia, ten wiek tego dziecka korygujemy. To znaczy, że zawsze odliczamy ten czas, o ile urodziło się wcześniej. To znaczy, mhm. że jak jest wcześniak, który odchodzi do domu, a jest urodzony w 24 tygodniu i ma potem realnie 3 miesiące od urodzenia, to my nie możemy na niego patrzeć tak jak na 3-miesięczne dziecko, tylko musimy odliczyć ten czas, o ile się urodziło wcześniej, mm -hmm. bo tak by to dziecko nie, w ogóle nie spełniało żadnych warunków pediatrycznych. Mm -hmm. I tak możemy ten, ten wiek tego dziecka właśnie odliczać aż do 3 lat, żeby na przykład dziecko, które stawia się na nogi i robi pierwsze kroki, normalnie mówimy, że około pierwszego roku życia. Mhm. A oczywiście, jak to jest wcześniak, to znaczy, że w pierwszym roku swojego życia to będzie dopiero dziewięciomiesięczne dziecko na przykład i nie możemy po nim chcieć, żeby Jasne. chodził. I optymalne jest no i normalne, że na przykład nastąpi to dopiero w roku i pół. Tak zupełnie mhm. normalne i to znaczy, że ten wcześniak ma jeszcze do dwóch lat na przykład czas i my patrzymy na te dzieci bardzo niekrytycznie, bo one mają bardzo dużo czasu, żeby wszystko tam dogoniły i czasami są dzieci, które są przed rówieśnikami, które urodziły się w terminie, ale bardzo dużo dzieci potrzebuje więcej czasu, a żeby lepiej się rozwijały, to bardzo potrzebna jest właśnie ta rehabilitacja. Już na oddziale od pierwszych dni staramy się, by chodziły, chodzą do nas pielęgniarki, które z dziećmi Rehabilitują, uczą to mamusie, bo jest bardzo ważne, żeby tego wcześniaka kierować w tym rozwoju tam, gdzie by miał iść, mm -hmm. żeby jakoś sobie nie zapamiętał jakieś złe wzory i potem mógł mieć do przeszłości jakiś problem. A te dzieci jak długo właściwie zostają pod, pod waszym dozorem? Jak już po prostu wychodzą z tego szpitala? Jak długo potem jeszcze na przykład przychodzą na kontrolę, na, na oddział neonatologii? Na nasz oddział chodzą dzieci do dwóch lat i czasami, jak jest jakieś dziecko, które, u którego widzimy, że jest jakiś problem, to możemy przeciągnąć ten czas, może, mogą zostać pod naszą opieką dłużej. Z początku są te, te badania kontrolne bardziej częste, potem się ten czas rozwalnia, a w dwóch latach patrzymy na to dziecko, w dwóch latach, ale doliczonych od mm -hmm, tych korygowanych mm -hmm. tak zwanych. Patrzymy na to dziecko, jak się wywija motorycznie. Mamy y, panią psycholog, która bada dzieci. Po tej stronie psychologicznej, mówi, co dziecko, w czym jest w porządku, w czym trzeba podciągnąć go albo w czym jest naprzód, i potem mówimy rodzicom, jeśli jest potrzebne jakieś tam dalsze, na przykład badania, bardzo często endokrynologiczne, jak to są jakieś małe dzieciaczki, które mogą mieć zaburzenia w hormonie wzrostu. I tak różnie je tam dystrybuujemy na inne oddziały, ale jest bardzo duża grupa dzieci, która wychodzi od nas w dwulatkach, ma macha nam, mówi z nami i to jest bardzo fajna praca, bo e, widzimy te wyniki. I, I cieszy nas to, że bardzo duża ilość tych dzieci są bardzo fajne i w ogóle człowiek by nie powiedział, że urodziły się wcześniej. No, czynicie naprawdę cuda. Ja czytałam dużo takich opowiadań albo historii mam, którym urodziły się dzieci tak wcześniej, i naprawdę jest to czasami niesamowite. No ja właśnie zapytam się jeszcze ciebie z tego twojego własnego doświadczenia, jak teraz twoja córeczka, jak, jak sobie daje rady jako taki wcześniaczek? <grymne> Julka jest bardzo uh, uh, osobą samodzielną i aktywną i myślę, że w ogóle nie, nie, od początku nie było na niej za dużo znać, że urodziła się wcześniej bardzo szybko, dzięki rehabilitacjom uh, nawet przedbiegła tych rówieśników, ale ten tydzień, w którym się urodziła, nie był aż tak ekstremalny. Ten 32 tydzień, my mówimy neonatologowie, że jak jest trójka na początku, to już dobrze, choć czasami i te dzieci mogą mieć bardzo dużo problemów, ale myślę, że już teraz na przykład moglibyśmy Widzieć, jakby były jakieś zaburzenia, co dotyczy u uczenia się w szkole, jakieś tam problemy z koncentracją. Myślę, że to naszej julki nie dotyczy, co jestem bardzo szczęśliwa. Julka gra na fortepianie, tańczy, teraz była na konkursie z koleżankami w tańcach. Wygrały pierwsze miejsce, były szczęśliwe, my też. I myślę, że jak Kubuś, starszy brat, do niej tam coś tam czasami, to ona bardzo się umi bronić. Umie I ona jeszcze. Zaczyna pokazać czas, pazły. Tak, czasami ona jest taki e, chłopiec też w tych sprawach. Super, że takie bardzo pozytywne zakończenie tego Twojego doświadczenia. Jeszcze z innej beczki. Jak oceniasz, Tą czeską służbę zdrowia w tej dziedzinie neonatologii. Neonatologia w Republice Czeskiej będzie to wyglądało, że się chwalę, ale jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że jesteśmy jedni z najlepszych w Europie. Nam teraz właściwie nie chodzi o to, żeby dziecko w każdym razie uratować, ale żeby go uratować tak, żeby mogło żyć to życie tak samo na pełno, jak jego rówieśnicy. Myślę, że jesteśmy i w tych warunkach technicznych, w różnych aparatach, które mamy do dyspozycji, w lekarstwach, które są. Są do dyspozycji, że jesteśmy naprawdę na topie. Bardzo dużo pieniędzy idzie do neonatologii, co czasami mówimy, że jak człowiek widzi, że czasami nie ma pieniędzy na seniorów, którzy całe życie pracowali i zasłużyliby na to, to nam jest przykro. Miałoby tak być w całej medycynie, mm. ale te dzieciaki jakoś inaczej je wszyscy, wszyscy biorą inaczej. To znaczy, że mamy więcej sponsorów, mamy lepsze możliwości na pewno niż koledzy, co pracują z dorosłymi. Co właściwie polecasz rodzicom, y, których ten temat dotyczy, i, i jak właściwie mieliby poradzić sobie z takim trudnym okresem, jak coś takiego nastąpi, że urodzi im się taki wcześniaczek? Bardzo ważne jest, żeby o tym mówili. Są rodzice, którzy chcą i, i, i mówią. Są rodzice, którzy to trzymają w sobie, ale zawsze by, miałby być jakiś moment, nie musi to być zupełnie na początku, żeby. Trochę o tym porozmawiać. Mhm. My, na przykład, mamy na oddziale koleżanki. Jedna jest pani psycholog i jest koleżanka z, z tak zwanego centra prowadzeni. To znaczy, że oni, to są kobiety, które pracują u nas, chodzą i Patrzą, która mamusia, jak jest, pytają ich zupełnie inaczej niż my, bo my, dla nas jest stan zdrowia dziecka i czasami nie ma tyle czasu, żeby z mamusią pogadać, a one właśnie na to mają czas. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo czasami te mamusie na nie powiedzą, co, co tak je boli, a mhm. powiedzą to tym koleżankom, i mo możemy potem inaczej i mm, pomóc tej mamusi. Są i y, organizacje, które wspierają te mamusie i w ogóle rodziny, któremu urodziło się wcześniej, jak u nas w Republice Czeskiej jest nedoklubko mm -hmm, Tak, 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 słyszałam. W Ostrawie jest jeszcze Kuliszek, dlatego że Ostrawa zawsze jest za daleko od Pragi, ale myślę, że i Nedo Clubko, i Kuliszek współpracują i mm, jednak robią różne akcje, organizują, gdzie właśnie na przykład teraz będzie 20 kwietnia Polanski Hobiech, mm -hmm. gdzie będzie się biegało i wszystkie pieniążki, które się uzyska, pójdą na oddział neonatologii do naszego szpitala i do na nemocnice na Fifejdach. Mm -hmm. I w ogóle, one, te kobiety, ta, ta organizacja Naleklub to są mamy też, tych wcześniaków, które właśnie starają się teraz o te inne mamy i wchodzą na, na, do nas na oddział i dawają, dają różne podarunki, i mogą właśnie i w tym naroklubku na internecie mogą właśnie mamusie znaleźć te różne opowiadania tych innych mamusi, jak to było. Niektórym mamusiom to pomaga, niektóre nie chcą o tym słyszeć. Jest to bardzo indywidualne, ale mhm. zawsze jest trzeba znaleźć kogoś. Przynajmniej jednego, z którym można pogadać o tym, bo to jest bardzo ciężkie. Oczywiście no na pewno rozmowa o, o takim trudnym temacie bardzo pomaga. Ja nie chcę kończyć negatywnie tutaj tę naszą rozmowę i właśnie myślę, że z tym, na jak wysokim poziomie jest aktualnie neonatologia w Republice Czeskiej, to jest, mam nadzieję, że się nie mylę, że jest więcej tych pozytywnych historii niż tych negatywnych. Na pewno. Na pewno, bo u nas na oddziale jest bardzo dużo wcześniaków. Wcześniak już od 37 tygodnia poniżej i jest około 8-10% za rok dzieci urodzi się wcześniej. O ile jest jakaś komplikacja, to są to jednostki a myślę, że warto myślę, dla mnie jest bardzo ważne te, mieć taką pracę, bo myślę, że warto, że jest fajne e, widzieć jak te dzieci rosną, mamy spotkania potem co rok gdy chodzą te dzieci i jak widzimy potem na przykład trójkę były trojaczki, urodziły się trojaczki, jak ja zaczęłam pracować w Ostrawie I ja mhm. pamiętam jak tamten dzwonił, bo nie oddychał tamten dzwonił, bo nie a takimi tymi alarmami różnymi, mhm. i ja mhm. mówiłam, że chyba z chyba siwne z tych dzieci a potem na tym spotkaniu podeszły do mnie takie, takie trzy dzieci Chyba dwunastoletnie, i ja w ogóle nie wiedziałam, nie mogłam uwierzyć temu, że to są te dzieci, które tak bardzo nas gniewały na tym oddziale, a wyglądały super, zupełnie wspaniale, i myślę, że, że to jest ta praca, którą pracuję, to jest mój sen i mam nadzieję, że będę pracowała tam dalej. To jest piękne zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Ja bardzo dziękuję. Moim gościem była dziś Hela Wodecka, lekarka neonatolożka. Ja Ci życzę dużo, dużo powodzenia w pracy, ale też w życiu rodzinnym z dziękuję. Twoją dwójką dzieci, dziękuję. w śpiewaniu, wszystkim po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I ja jeszcze właściwie zachęcam naszych słuchaczy, żeby w komentarzach pod odcinkiem napisali jakieś swoje spostrzeżenia, może też doświadczenie własne. I kto chce, może napisać maila na głosmamymałpa.głos.live, czy na przykład w komentarzach na Facebooku czy Instagramie. Tam nasze odcinki również się będą pojawiały. Dziękuję bardzo za spotkanie i życzę miłego dnia. No, a dla tych, którzy chcieliby posłuchać nagrania naszego kolejnego podcastu, który odbędzie się na żywo, to ja mam zaproszenie do PZK w Milikowie, gdzie 26 maja, akurat na Dzień Mamy, od godziny 17 odbędzie się nagrywanie podcastu Głos mamy. Będzie to live show, a gośćmi będą dziecięca neurologka Krystyna Kadubiec oraz założycielka organizacji Cele Czesko 4 dietem Ewa Katruszak. Serdecznie zapraszam!